Witamy w samochody WBK. Dzisiaj akurat tak się złożyło, że mamy dwa Kodiaki RS. Różnią się niewiele, jeden od drugiego, no ale jeden już mamy omówiony, więc teraz zabieramy się za omówienie drugiego egzemplarza. Samochód z 2020 roku, poliftowy. Samochód z przebiegiem 104 tysiące na 98 tysięcy zjechał sobie do serwisu Skody i został zrobiony pełen serwis. Kodiak RS w wersji z napędem na 4 koła, z automatyczną skrzynią biegów, moc silnika 240 koni, czyli mamy tutaj do czynienia z SUV-em bardzo popularnym na rynku samochodów używanych. Samochód bardzo pożądany, jeżeli chodzi o tutaj segment samochodów używanych. Wynika to z tego, że w zakupie Skoda Kodiaq jest bardzo drogim samochodem. To od razu zaznaczamy i no, klienci wolą mieć w zakupie samochód za połowę ceny, natomiast nie są w stanie wyłożyć tam, powiedzmy teraz chyba, o ile ja pamiętam to dobrze, patrzę na konfigurator, 278 wychodził, czy 280. I tu mamy jeszcze wersję benzynową. Benzynowa wersja w stosunku do diesla będzie miała ten minus, że spalanie to trzeba liczyć razy dwa. Wracając do naszego egzemplarza, samochód kompletnie doposażony. Mamy tutaj Webasto, mamy panoramiczny dach, mamy kamery 360 stopni, mamy ładowarkę indukcyjną, mamy na pokładzie pełen pakiet systemów asystujących, mamy Line Assist, system utrzymujący samochód w pasie ruchu, Side Assist, system martwego pola, czyli informacje o tym, jeżeli samochód będzie się poruszał w tak zwanym martwym polu, w którym my nie jesteśmy w stanie dostrzec samochodu, no i aktywny tempomat nowej generacji, który działa też w ruchu miejskim. Samochód dodatkowo doposażony jeszcze jest w panoramiczny dach, oryginalnie przyciemniane szyby. Ma dodatkowo kluczyk komfortowy, czyli nie potrzebujemy kluczyka, żeby sobie samochód zamknąć i otworzyć. Wyposażony też w bardzo ładne 20-calowe koła. Najwyższy model lamp są to lampy z funkcją lamp adaptacyjnych, czyli są w stanie wyciąć nam fragmenty drogi po to, aby nie oślepić kierowcy, a my możemy w tym momencie się poruszać na światłach długich. Zerkamy sobie tutaj pod maskę. No, powiem krótko, bo to też silnik znany, 240 koni, dwulitrowy, generujący bardzo dużą moc, 240 koni. Tutaj mała modyfikacja, jeżeli ktoś by się chciał pokusić, to wiem, że oglądałem filmiki. Tutaj zrobienie, powiedzmy, 300 koni, 350 nie stanowi większego problemu. Natomiast z tą mocą ten samochód bardzo ładnie przyspiesza. Jest to moim zdaniem jedyny suszy silnik do tego samochodu, dlatego że w stosunku do silnika dwulitrowego benzynowego no jego spalanie będzie o połowę mniejsze. Przy normalnej jeździe, zakładam, to będzie między 6,5 a 7,5. Ktoś, kto ma ciężką nogę, powiedzmy 8, no maksymalnie 8,5. W przypadku silnika benzynowego ciężka noga to zakładam pewnie z 15 litrów. Natomiast przy delikatnej jeździe zejście poniżej 10 wydaje mi się mało realne. Samochód generalnie, tak jak wcześniej powiedziałem, serwisowany do końca w ASO, więc tutaj żadnych niespodzianek nie będzie. Wszystkie elementy, które potrzebne by były do ewentualnego sprawdzenia, zostały już sprawdzone w Skodzie i wymienione. Zostaje tylko kontrola płynów eksploatacyjnych, no i pilnowanie sobie tego, żeby w odpowiedni czas się znowu zjechać do serwisu i wymienić sobie olej i tak dalej, to co przewiduje Skoda. Wnętrze samochodu rzuca się w oczy od razu piękna kierownica. Kierownica podgrzewana. Jest tutaj już nowy wzór, czyli tu jesteśmy w stanie sobie, jakby, nie wiem, rękę włożyć. No, bardzo mi się podoba ta kierownica. Łopatki zmiany biegów, wirtualne zegary, Webasto, tak jak wcześniej powiedziałem. Dodatkowo mamy możliwość wybierania trybu jazdy, taki przycisk mode. Mamy asystenta podjazdu, mamy przyciemnione oryginalnie szyby, mamy panoramiczny dach. Mamy dodatkowo jeszcze ładowarkę indukcyjną, no i komplet trzech kluczyków. Webasto jesteśmy w stanie sobie z aplikacji Skody obsługiwać. Tutaj dodatkowo z tyłu mamy jeszcze podgrzewane fotele, czyli tylne fotele są podgrzewane dla tych, którzy tam będą się czepiać. Później tego, co ja mówię, to tylko krańcowe fotele są pogrzewane, ten w środkowy nie jest. W samochodzie zamontowane jest gniazdko 230 V, czyli tutaj się otwiera i mamy wejście. To jest ten plus, że w samochodzie zamontowana jest przetwornica. Podpięcie na przykład lodóweczki na 230 też fajna opcja. Dokładnie. Tutaj dodatkowo... Gdzie ta została? Aha, z tej. Szybko sobie przełożę tutaj paseczek.
i widzimy, że napis z tyłu z kody w kolorze czarnym, w odróżnieniu od tych, które były wcześniej w przedlifcie, czyli tu był znaczek taki srebrny z kody, elektryczna klapa, kluczyk komfortowy. Tutaj w skodzie też jest możliwość otwierania i zamykania gestem nogi. Tutaj bardzo dużo miejsca, jeżeli chodzi o Skodę. Widzimy, że Skoda pod tym względem wyprzedza swoich konkurentów. Wszędzie jakieś haczyki, uchwyty, lampeczki, tym czym Skoda potrafi pozytywnie zaskoczyć. Dwa wydechy i to są wydechy nie fejkowe. Dodatkowo bardzo ładny lakier perłowy. Że zerkamy sobie z tej strony, jeden z najładniejszych foteli, jeżeli chodzi o Skodę. Udało się naprawdę zrobić bardzo ładne fotele, roletki, czyli dodatkowe jeszcze przyciemnienie, zacienienie wnętrza samochodu, jeżeli chodzi o pasażerów tylnej kanapy. Dodatkowo widzimy, że fotele bardzo ładnie przeszyte jeszcze czerwoną nicią. W momencie, jak sobie opuścimy, to też wydaje mi się, że do samochodu wpadnie bardzo mało wnętrza promieni słonecznych. Samochód doposażony jeszcze w nagłośnienie Canton, też jedna z opcji. Tutaj widzimy boczki obszyte Alcantarą, wstawka z karbonu. Wewnątrz książka cyfrowa z wszystkimi wpisami, kluczyki. Widzimy, że gałka zmiany biegów też obszyta czerwoną nicią. No i tak jak powiedziałem, bardzo ładna sportowa kierownica. Ona naprawdę, jak to niektórzy mówią, robi robotę. Bardzo ładna, podgrzewana dodatkowo i bardzo fajnie jest przemyślane wszystko. Przyjeżdżaliśmy wczoraj z Myjni tutaj do nas na plac. Przez chwilę się nią pobawiłem, to naprawdę aż przyjemnie z taką kierownicą obcować. Dla tych, którzy często nas pytają o to, czy samochód był serwisowany, to tak jak na początku filmu powiedziałem, pełen pakiet serwisowy był wykonany przy przebiegu 198 tysięcy. Czerwone zaciski to już jest standard w Skodzie RS. Nasza Skoda ma chyba takie same jak tam, koła są te same, nie? Jak widzę, 20-calowe, bardzo ładne koła. Wydaje mi się, że do tego samochodu, bo to jest naprawdę dość duży samochód, 19 już by wyglądały średnio. Nasze przyjechały na zimówkach 17 chyba, o ile pamiętam. Chyba nie każda, ta miała chyba zimówki, już nie pamiętam która. No to ten samochód trochę dziwnie wygląda, natomiast na 20 wygląda bardzo fajnie. Tutaj wrzuca się w oczy ten kolor, to mamy wrażenie, że to jest taki a la carbon schwarz albo czarny. Podobny trochę do koloru z BMW. Dokładnie. On generalnie jest czarny, tylko jak padnie pod pewnym kątem na niego światło, to on zmienia tak jakby na taki ciemno atramentowy kolor. Ale jak komuś powiem, że to jest czarny, to na pewno uwierzy, nie będzie się do tego doczepiał, ale jak stoją już dwa, jeden koło drugiego, to po prostu widać, że tamten, że ma dokładnie, że tak, dokładnie, dokładnie. No i tak, wcześniej wspomniałem, kluczyk komfortowy, czyli nie ma potrzeby otwierania kluczykiem samochodu, wystarczy włożyć rękę, później naciśnąć palcem, samochód sam się zamknie. Taki serwis miał jeszcze raz na 98 tysięcy, dokładnie, a teraz na przejechane 112. Czy 104, nie, czekaj, miał na, tu jest 104 przejechane, 104 to na 98, tamta miała 112, bo już mi się myli. Dokładnie. To teraz dla tych, którzy oglądają po raz pierwszy nasz film, przelecimy sobie, tu jeszcze nie wiem, czy wspomniałem, kamery 360, także tutaj jest wszystko. Wszystkie wskazania, które tutaj będziemy widzieć w granicach od 100 do 150 będą świadczyły o tym, że jest oryginalna powłoka lakiernicza. W tym przypadku my sobie przed zakupem te samochody jeszcze raz sprawdzamy. One są, tak jak tutaj wcześniej informowałem, serwisowane do końca. No i tak jak tutaj teraz Państwu pokażemy, samochody są bezwypadkowe, bezkolizyjne, żaden z tych elementów nie był malowany. Generalnie my sobie w ten sposób jakby wstępnie już przesiewamy samochody, które nas interesują i tutaj dla nas jest wyznacznikiem to, żeby samochód był po prostu niemalowany. Nam osobiście by to pewnie nie przeszkadzało, ale wiemy, jaki jest rynek polski. Kupując powiedzmy samochód z pomalowanym płotnikiem, od razu moglibyśmy być posądzeni o to, że samochód miał jakąś szkodę. No dokładnie. Natomiast tak jak ten samochód nie ma żadnego elementu malowanego, teoretycznie jesteśmy rozgrzeszeni. Tutaj dla tych, którzy
i interesują się zakupem tego samochodu, no to powiem krótko. Samochód przede wszystkim sprzedawany na pełną fakturę VAT 23%, czyli jest możliwość wyleasingowania samochodu. Samochód używany względem zakupu samochodu nowego i później go leasingowania nie różni się praktycznie niczym. Tutaj czas formalności leasingowej, jak się postaramy, to może być nawet 4 dni i klient jest w stanie sobie odjechać samochodem już. Dla tych, którzy kupują za gotówkę na firmę, no to wiadomo, VAT sobie odpisują. Dla osób, które kupują samochód na osobę prywatną, tutaj plusem będzie to, że jest możliwość sobie odpisania, znaczy nie odpisania, tylko my w momencie, jak wystawimy na klienta fakturę VAT, no to wtedy ta osoba już nie płaci tego 2% podatku w urzędzie skarbowym, no to też jakaś oszczędność, każda złotóweczka się liczy. No i to, że jest ciągłość faktur, to też będzie ważne. Tak jak powiedziałem, samochód da olbrzymią frajdę, jeżeli chodzi o moc, o sportowe tutaj doznania, bo samochód generuje naprawdę potężną moc. No i dodatkowo może być jak najbardziej tutaj w rodzinie użytkowany, ma sporo miejsca, wyjazd na wczasy, czy ktoś, kto ma powiedzmy dwoje dzieci, to naprawdę tym samochodem można z powodzeniem komfortowo sobie podróżować. No i tak jak tutaj rynek wskazuje, jest olbrzymie zainteresowanie samochodami typu SUV, dlatego że do nich się wygodnie wysiada. No ktoś, kto miał już SUV-a, pewnie będzie chciał SUV-a, kto nie miał, no to też chciałby mieć, zobaczyć, jak się tym jeździ. Zapraszamy na naszą stronę www.wbcar, zapraszamy na nasz Facebook i zapraszamy też jeszcze na nasz kanał na YouTube. Dziękuję i zapraszam na kolejny film.